studiu Beata Lubecka i gość Radia Z. Dawno niewidziana, niesłyszana Kamila Gasiuk-Pichowicz, wiceprzewodnicząca klubu PO-KO. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Czy wybiera się Pani na pogrzeb Pawła Adamowicza? Niewątpliwie chciałabym uczestniczyć w tym wydarzeniu. Ale jeszcze się Pani nie zdecydowała? Decyzja na pewno uczestniczenia w jednym z elementów upamiętnienia tragicznej śmierci Pawła Adamowicza zapadła. Oczywiście chciałabym uczestniczyć. Chciałabym tylko zorientować się po prostu, jaka jest wola rodziny, jaki charakter będzie miał pogrzeb, ale na pewno w upamiętnieniu tej tragicznej śmierci chciałabym uczestniczyć. No. Patrząc na to, co wczoraj się wydarzyło w Gdańsku, jak mieszkańcy Gdańska przenieśli świece i znicze uformowali takie największe serce świata, to można się spodziewać, że jednak bardzo wiele osób będzie towarzyszyć w tej ostatniej drodze panu prezydentowi. To było poruszające wczoraj to wydarzenie. Widziała to pani w telewizji? Tak, widziałam. Ja myślę, że te ostatnie dni dla wszystkich były porażające. Ja powiem szczerze, nigdy w najśmielszych snach nie sądziłam, że Polska, moja kochana Polska, będzie krajem, w którym w tak tragicznych okolicznościach ginie człowiek, że mój kraj, Polska, będzie krajem, w którym ginie człowiek za wartości, za idee, które przyjął. Nie chciałabym, żeby moje dzieci żyły w takim kraju. Nigdy nie sądziłam też, że media światowe będą pisały o Polsce w kontekście politycznego morderstwa, bardzo brutalnego, dokonanego na oczach tysięcy ludzi. Nie przesadza pani, mówiąc o tym, że to polityczne morderstwo? Prawo i Sprawiedliwość mówi, że to jednak jest atak na państwo, że to jest atak na polityka. Pani redaktor, niewątpliwie jakby wszyscy czujemy powagę sytuacji, czujemy smutek, żal, szok i właśnie jakby to wszystko, o czym mówiłam, uzasadnia to, że wszyscy jesteśmy właśnie w takim szoku, naprawdę przejęci tym, co się wydarzyło. A co będzie po pogrzebie pani zdaniem? Czy temperatura sporu opadnie? Po pogrzebie pana Pawła Adamowicza, tak. Ja powiem tak, ja teraz obserwuję, jak patrzę właśnie na ten Gdańsk, na to, co, o czym wspomniała pani redaktor, to widzę, że wolny Gdańsk, miasto takie wolności, jest w tym momencie rzeczywiście miastem takim pogrążonym w żałobie, w solidarności, w atmosferze smutku. Ale co się wydarzy? Ja powiem szczerze, że mam takie wrażenie. Czy temperatura sporu opadnie? Ale ja jestem przekonana, że najlepszą metodą upamiętnienia prezydenta Adamowicza. Z jednej strony oczywiście są te wszystkie wyrazy smutku i solidarności, ale z drugiej strony takim niematerialnym pomnikiem prezydenta Adamowicza, najlepszym, najwspanialszym byłoby ograniczenie poziomu nienawiści. I do tego będzie wiodła spokojna, rzeczowa, pozbawiona nienawiści rozmowa. To czy pani będzie na przykład bardziej powściągliwa w swoich wystąpieniach sejmowych? Pani poseł, dobrze, czy pani będzie bardziej powściągliwa w swoich wystąpieniach sejmowych, bo jednak znana jest pani z ostrej retoryki. Pani redaktor, parlament jest niewątpliwie tym miejscem, gdzie ta debata publiczna toczy się w bardzo ostry sposób. Jest takim, można powiedzieć, nawet ringiem politycznym. I oczywiście trzeba zawsze pamiętać o tym, żeby potem schodząc z tej mównicy sejmowej, zdjąć te rękawice i zawsze widzieć w drugim człowieku człowieka. Ja nie będę ukrywała, że patrząc na prawą stronę sceny politycznej, widzę moich politycznych rywali. I nie będę ukrywała tego, że nie patrzę tam z przyjaźnią, ale zawsze z szacunkiem. No to nie będzie się już pani kłócić z Krystyną Pawłowicz podczas sejmowych komisji? Pani redaktor, ja zawsze podejmowałam najbardziej merytoryczną debatę, jaką mogłam podejmować. Zawsze starałam się, żeby moje wypowiedzi, nawet jeżeli w jakiś sposób emocjonalne, to jednak wypowiedzi, które miały podłoże merytoryczne, były uzasadnione. Poprawki, projekty czy uwagi były zawsze uzasadnione w sposób taki merytoryczny. Tylko czy pani zastanawiała się, bo właściwie należałoby się zawsze uderzyć we własne piersi, więc co my możemy zrobić, pani i ja, co możemy zrobić, żeby obniżyć temperaturę sporu politycznego? Tak. To jest wielkie wyzwanie, jakie będzie przed nami stało. Wie pani, w ogóle kwestie budowania pojednania to są jedne z tych konstrukcji takich między ludźmi, które się najtrudniej buduje. I je można zbudować tylko w sposób trwały, w mojej ocenie na podstawie właśnie takiej szczerej, otwartej, prawdziwej rozmowy o faktach. Ileś razy już przecież widzieliśmy w naszej historii takie krótkotrwałe elementy. Poda rękę pani na przykład Krystynie Pawłowicz. Ale ja zawsze podawałam rękę pani Krystynie Pawłowicz, zawsze mówiłam dzień dobry, zawsze prowadziłam z nią rozmowę w sposób merytoryczny.
merytoryczny. Pani redaktor, to, na co chciałabym zwrócić uwagę, to to, że może ta rozmowa będzie trudna i będzie rzeczywiście wymagała od nas wszystkich bardzo takiego spojrzenia, no, będzie wysiłkiem dosyć dużym, ale to jest rozmowa, którą trzeba przeprowadzić. Kiedy się sięga po pełnię władzy, to z tą pełnią władzy wiąże się jednak pełnia odpowiedzialności i żeby nastąpiła realna zmiana ograniczająca właśnie poziom nienawiści, czy to w debacie publicznej, no w mojej ocenie potrzeba przede wszystkim kroków ze strony rządu. I ten pierwszy krok, to nie mogą być tylko gesty smutku, przyjaźni jakiejś, tak? To muszą być także realne gesty. To co się powinno wydarzyć w takim razie? Które... Te realne gesty to jakie gesty? Jak patrzę na polską debatę publiczną, to ja bym chciała, żeby nie było tam miejsca na jakikolwiek przejaw takiej nienawiści, czy to politycznej, czy rasowej, czy jakiejkolwiek innej. Żeby za każdym razem, kiedy pojawia się taki przejaw nienawiści, żeby spotykał się z reakcją. Oczekiwałabym za każdym razem od prokuratury, kiedy pojawi się taki gest mowy nienawiści, to żeby była to reakcja i żeby nie była to reakcja polegająca na umorzeniu, jak w większości przypadków było w tym momencie. Nie chciałabym, Chciałabym, żeby taka kampania przyzwolenia na kampanię nienawiści została zmieniona w realne reakcje. Nie chciałabym, żeby były umarzane postępowania, w których pojawiały się szubienice, w których pojawiały się inne słowa nienawiści, rzucano kamieniami w dom premiera, czy umarzano postępowania, gdzie 11 niewinnych kobiet zostało. To teraz czekamy, czy prokuratura wznowi rzeczywiście to postępowanie w sprawie na przykład umorzenia tego śledztwa w sprawie tak zwanych aktów zgonu politycznych, który to zresztą taki akt zgonu polityczny został wystawiony w internecie Pawłowi Adamowiczowi świętej pamięci. A teraz pytanie do pani. Doceniam bardzo tutaj inicjatywę wczorajszą trzech prezydentów, w tym prezydenta Trzaskowskiego będzie, i Sutryka, będzie zażalenie na tę decyzję prokuratury. Tak, a teraz w dalszym ciągu pytanie do pani, podejmowali bo to jest pani pierwsze takie pojawienie się w mediach od dłuższego czasu, a to też interesuje naszych słuchaczy. I wiem, że być może nie należy zadawać takiego pytania, ale życie się jednak toczy dalej, a nasi słuchacze pytają, dlaczego pani zostawiła swoją macierzystą partię nowoczesną? Była pani ikoną tej partii. Pani redaktor, od wielu miesięcy i w październiku i w listopadzie w Nowoczesnej pojawił się bardzo niebezpieczny nurt mówiący o takim samotnym starcie Nowoczesnej w nadchodzących wyborach. Ja ostrzegałam, przekonywałam na zarządzie, na spotkaniach klubowych, że to jest bardzo niebezpieczna droga. Decyzja, którą podjęłam, decyzja pozostania w Koalicji Obywatelskiej, to decyzja, która właśnie miała być takim twardym elementem otrzeźwienia dla moich kolegów i koleżanek partyjnych. Tak jak mówię, była pani ikoną tej... Liczę na to, że ten twardy gest, który został przeze mnie podjęty na początku grudnia, otworzy drogę do tego, żeby członkowie Nowoczesnej wsparli Koalicję Obywatelską. Liczę na to, że nadchodzące wybory to będą wybory, w których wystartuje bardzo szeroka Koalicja Obywatelska, także z Nowoczesną. I nie był to błąd? Nie żałuje pani tego absolutnie? Czy wyborcy to zrozumieją? Pani redaktor, ja tak jak powiedziałam, no stałam pod ścianą. Nowoczesnej pojawiły się bardzo mocne głosy mówiące o samotnym starcie i ja po prostu stałam pod ścianą. Wiele osób nie chciało tego firmować i położyłam takie realne sprawdzam, jeżeli chodziło o intencje tworzenia i pogłębiania Koalicji Obywatelskiej poprzez utworzenie wspólnego klubu Koalicji Obywatelskiej. To było takie sprawdzam realnych intencji, mających na celu, czy rzeczywiście jest w Nowoczesnej wola wzmacniania i budowania Koalicji Obywatelskiej, czy tej woli nie ma. Mam ale Nowoczesna, nadzieję, że Nowoczesna znalazła się na granicy właściwie rozpadu, można powiedzieć, i no, miała nie być klubem na ratunek, przyszła Unia Europejskich Demokratów. To tyle w części radiowej. Kamila Gasiuk-Pichowicz jest z nami, ale jesteśmy cały czas na Facebooku i na Radio Z.pl. Ja jeszcze zapytam jednak o tę sprawę, bo jednak to wzbudzało wiele emocji i Katarzyna Lubnauer nazwała panią nawet zdrajczynią, że jest pani zdrajczynią, jest pani renegatką.
Pani redaktor, ja rozumiem, znaczy właściwie nie wiem, no padły takie słowa twarde ze strony Katarzyny Lubnauer. Ja bardzo zawsze starałam się być powściągliwa w takich ocenach i epitetowaniu. Cenię Katarzynę Lubnauer jako polityczkę opozycji, ma elektorat i ludzi, którzy ją cenią i szanują i nie widzę powodu, aby takich słów używać, bo jest to po prostu ze szkodą dla Koalicji Obywatelskiej. Zawsze trzeba być bardzo odpowiedzialnym, nie tylko w krótkim terminie za swoje słowa, ale także w długiej perspektywie. Rozumiem, że zarówno mnie, jak i Katarzynę Lubnauer w dalszym ciągu łączy chęć pokonania PiSu. I wiemy, że każdy samotny start przy tej ordynacji, każdej formacji opozycyjnej jest to tak naprawdę wzmacnianie PiSu. Ja takich działań nie mogłam firmować. Mam nadzieję, że ten mój twardy gest z początku grudnia będzie takim memento dla Katarzyny, dla innych członków Nowoczesnej i że otworzy ich na ich myślenie właśnie na wejście i budowanie Koalicji Obywatelskiej. Ten taki delikatny dźwięk, to zrozumiem, że dostaje pani SMS, ewentualnie powiadomienie na Messengerze. Przepraszam, to ale, są maile. Ale nie tylko Katarzyna Lubnauer była rozczarowana. Na przykład środowiska feministyczne, Magdalena Środa też bardzo mocno napisała o pani na Facebooku. Już nie będę przytaczać jak. Czy wystartuje pani w takim razie w wyborach do Europarlamentu? Czyż pani wie? Nie wie. Pani redaktor, to są decyzje, które będą zapadały w ciągu najbliższych kilku tygodni. A Grzegorz Schetyna cokolwiek pani obiecał? Start z jedynki, z dwójki, z Warszawy? Pani redaktor, to jest tak jak powiedziałam, zawsze takie decyzje o kształcie list, to są decyzje, które powstają w konsensusie, w rozmowie i myślę, że w najbliższym czasie takie decyzje będą zapadały. A jak panią przyjęto w Platformie Obywatelskiej? Pani jest de facto już członkinią Platformy Obywatelskiej? Zapisała nie. się do pani... Do, nie. Pani redaktor, czyli pani jest teraz nie. de facto bezpartyjna, tak? Pani redaktor, nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. Jestem tam, gdzie byłam i będę, a mianowicie po stronie Koalicji Obywatelskiej, czyli tej formacji, która dała po wyborach samorządowych, milionom Polakom nadzieję na pokonanie PiSu. Bo proszę pamiętać, ja pamiętam doskonale te nastroje, które były jeszcze przed wyborami samorządowymi. Takiego zastanawiania się, jak pokonać formację, która ma bardzo dużą władzę, media, budżet. I po wyborach samorządowych to się zmieniło. Pojawiła się Koalicja Obywatelska, która pokazała, że jest tą jedyną siłą na polskiej scenie politycznej, która może skutecznie zawalczyć o zwycięstwo z PiS-em. Ale de facto ta Koalicja Obywatelska już nie istnieje, tak też mówi Katarzyna Lubnauer. I będę w Koalicji Obywatelskiej. Koalicja Obywatelska, pani redaktor, istnieje i jestem przekonana o tym, że będzie wzmacniana i mam głębokie przekonanie o tym, że odpowiedzialność weźmie górę. I każdy, kto zna kształt obecnej ordynacji wie, że samotny start jakiejkolwiek partii po stronie opozycyjnej będzie prowadził do wzmocnienia Zjednoczonej Prawicy w nadchodzących wyborach. I nikt się na to, mam nadzieję, nie zdecyduje. Ale cokolwiek Grzegorz Schetyna pani obiecywał, czy nie obiecywał? Pani redaktor, naprawdę, przed nami są rozmowy na temat list. Są to rozmowy, które toczą się wielowątkowo. Ale prasa pisała, że jednak pani przejście do klubu Platformy Obywatelskiej no, wywołało jednak pewne turbulencje, nazwijmy to, dlatego że no, jeśli działacze tacy już od wielu lat działający w Platformie Obywatelskiej usłyszeli, że pani dostaje bardzo dobre miejsce na listach do Europarlamentu, no to pomyśleli sobie, dlaczego no, przychodzi taka nowa lejka, osoba, która do tej pory no, nie zasłużyła się dla Platformy Obywatelskiej. Co więcej, przecież Nowoczesna wystartowała w opozycji do Platformy Obywatelskiej w wyborach w 2015 roku, prawda? Tak było. Tak, znaczy ja nie będę ukrywała, że przecież mam pełną świadomość tego, że wysiłek życia, jaki współpodjęłam z innymi osobami, z Ryszardem Petru, Katarzyną Lubnauer i innymi osobami, tworząc w ciągu 6 miesięcy partię polityczną, był motywowany opozycją w stosunku głównie do Platformy Obywatelskiej. Takie były moje emocje w 2015 roku. No i teraz wyborcy mogą się pogubić. Ale potem przyszły komisje. Nie, pani redaktor. Każdy, kto obserwował polską scenę polityczną i widział, co się działo na komisjach sprawiedliwości, w których uczestniczyłam, kto widział niszczenie instytucji po instytucji przez obecną ekipę rządzącą, rozumie, że to, co teraz jest naszym wspólnym celem i co powinno nami motywować, to chęć jednak odsunięcia
obecnej ekipy od władzy po to, aby Polska wróciła na tory praworządności, na tory integracji z Unią, pogłębiania współpracy z Unią Europejską. No bo to nam gwarantuje bezpieczeństwo i stabilny rozwój. Jak taką batalię, pani poseł, stoczyć teraz, po tym, co się stało? Bo to jednak powinien być wielki wstrząs. Pani powiedziała, że doszło do mordu politycznego w 2010 roku. Też doszło do morderstwa. Zginął pracownik Biura Prawa i Sprawiedliwości. Do tego biura wtargnął Ryszard Cyba, taksówkarz, który w przeszłości był krótko, prawie 2 lata członkiem Platformy Obywatelskiej i zabił tam pracownika biura, tak jak mówię, ale wbiegł tam, czy też wdarł się, czy też przyszedł z taką intencją, że nienawidzi Jarosława Kaczyńskiego. Mhm. Więc... Pani redaktor, ja powiem szczerze, że w mojej ocenie taki symetryzm dotyczący czy to odpowiedzialności, czy winy do niczego dobrego nie prowadzi. On może daje, wie pani, ukojenie sumienia na krótki czas, ale niczego nie zmieni. To, co może odmienić polską scenę polityczną, to rzeczowa, realna rozmowa na temat przyczyn. Ona może być bolesna, ale może to jest ten właśnie czas, kiedy trzeba usiąść i podjąć taką trudną rozmowę i powiedzieć, co nam nie pasuje w działaniach naszego politycznego rywala. Tylko w sposób poprzez działanie możemy zmienić rzeczywistość. Ja pamiętam słowa jednego z filozofów, który powiedział bardzo jasno, że do triumfu zła potrzebna jest tylko to, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. I właśnie to oznacza, że nas w tym momencie nie stać na komfort milczenia, na polityczne zapomnienie, które będzie efektem milczenia, czy źle pojętego symetryzmu. My właśnie musimy w tym momencie raz, że podjąć trud rozmowy, a po drugie trud działań. Działań, które doprowadzą do tego, że tak tragiczne zdarzenia, jak te wspomniane przez panią z Łodzi, czy z Gdańska, się nie powtórzą. Tego się nie doprowadzi do tego poprzez milczenie, poprzez jakąś taką źle pojętą chęć uspokojenia nastrojów. Tak jak powiedziałam, ileś razy w historii widzieliśmy takie krótkotrwałe próby pojednania. Były, czy to po katastrofie smoleńskiej, po śmierci Jana Pawła II, ale żeby zbudować właśnie tą trudną ludzką konstrukcję, jaką jest pojednanie, to przyzna pani redaktor, że potrzeba rozmowy. Potrzeba, ona musi, żeby była trwała. Takie pojednanie było trwałe. No to jak pani sobie wyobraża tę rozmowę? Jak pani sobie wyobraża tę rozmowę z partią rządzącą? Jakby pani to wiedziała, żeby ona doprowadziła do pozytywnych rezultatów? Przecież demokracja to też jest spór. Przed nami są 3 kampanie. W tym roku są 2, a w następnym jest kampania prezydencka. No ja szczerze mówiąc nie jestem optymistką. Nikt nie mówi, pani redaktor, że to będzie że proste. Że ta temperatura sporu politycznego się obniży. Ja wręcz odwrotnie, jakby uważam, że niewątpliwie będą to trudne rozmowy, które będą wymagały naprawdę dużej odpowiedzialności, dużego doświadczenia, ale te rozmowy trzeba będzie podjąć, bo trzeba wypracować rozwiązania, które coś zmienią w tej scenie politycznej. Ale o jakich rozwiązaniach pani mówi? Jakie rozwiązania są potrzebne? Pani redaktor, to są rozwiązania, które mówiłam chociażby o tym, że chciałabym, żeby zostały podjęte działania, które doprowadzą chociażby do takiego opamiętania, jeżeli chodzi o reagowanie na mowę nienawiści, czy o gesty nienawiści w debacie publicznej. Chciałabym, żeby prokuratura za każdym razem reagowała, kiedy będziemy mieli do czynienia z mową nienawiści, szubienicami, z aktami zgonu w przestrzeni publicznej, kiedy będziemy mieli do czynienia z, nie wiem, rzucaniem kamieniami w dom premiera. Chciałabym, aby tu były konkretne chociażby kroki podejmowane. I trzeba rozmawiać. Jeżeli się sięga po pełnię władzy, to jest potrzebna także refleksja na temat odpowiedzialności. I ja nie mam wątpliwości, że oprócz miłych czy gestów żałoby ze strony partii rządzącej, ten pierwszy krok zapoczątkowania takich działań
z uwagi na odpowiedzialność czy narzędzia, którymi ta partia rządząca dysponuje, powinien wyjść właśnie ze strony partii rządzącej. Czyli oczekuje pani, że prokuratura będzie mniej pobłażliwa w takich sytuacjach, rozumiem, tak? Chciałabym, żeby ze zdecydowaną reakcją, nie polegającą na umorzeniu, tego typu karygodne zachowania w przestrzeni publicznej się spotykały. A wczorajsza nieobecność prezesa Kaczyńskiego podczas... W tym momencie, kiedy cała sala parlamentarna minutą ciszy uczciła pamięć prezydenta Adamowicza, to pani uważa to za przypadek? Tak tłumaczyła rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, pani wicemarszałek Beata Mazurek, że to był czysty przypadek, nie należy w tym szukać drugiego dna. Czy pani marszałek panią przekonała? Ja powiem tak, pani redaktor, że bardzo bym chciała, żeby coś tłumaczyło to spóźnienie. Wczoraj minutą ciszy uczciliśmy tragiczną śmierć Pawła Adamowicza i dla mnie taka minuta ciszy to nie jest czas, kiedy tworzy się listy nieobecnych. To jest czas, kiedy człowiek się skupia na refleksji o dokonaniach tego człowieka, o okolicznościach jego tragicznej śmierci. I ja nie chcę tutaj tworzyć list nieobecnych. Nie chcę. Czyli nie chce pani w ogóle się nad tym zastanawiać, komentować? Każdy, kto chciał upamiętnić tragiczną śmierć Pawła Adamowicza, to zrobił. Był na sali. Bardzo podobny przypadek był też, jeśli chodzi o Radę Miasta w Łodzi. Z tego, co wiem, jedna z radnych... Zabrakło tam prawie wszystkich radnych Prawa i Sprawiedliwości i szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta w Łodzi tłumaczył to w ten sposób, że radni po prostu myśleli, że sesja zacznie się później. Tak jak powiedziałam. Te puste miejsca, ten obrazek jest przekazywany bardzo mocno też w internecie. Ta minuta ciszy... Moment, kiedy upamiętnia się tragiczną śmierć człowieka, nie jest dla mnie czasem do tworzenia listy nieobecnych. Z tego, co wiem, jedna z radnych łódzkich z PiS-u przedstawiała jakieś tłumaczenie dotyczące nieobecności radnych. Pojawiają się też kolejne informacje dotyczące okoliczności zabójstwa pana prezydenta Adamowicza i w sprawie zabójcy Stefana W. Matka, może syn, bo są różne doniesienia mediów, alarmowali, że Stefan W. może być niebezpieczny, że chce się zemścić na politykach. Policja wysłała pismo w tej sprawie do zakładu pół zamkniętego, czy tam pół otwartego, no, do zakładu karnego, w którym Stefan W. odbywał karę za wcześniejsze napady. No i w zakładzie stwierdzono karnym, że nic się nie dzieje, nie dzieje się nic złego. No. Ja rozumiem, że ta sprawa wymaga wyjaśnienia, takiego dogłębnego, no i pewnie będzie wyjaśniana. A czy zdecydowanie? Jest to jeden z tych wątków, który powinien zostać wyjaśniony. Jak to się stało, że pomimo, jak potwierdza to policja, pomimo pisma skierowanego na wniosek członków rodziny, zakład karny nie podjął żadnych działań. To są te pytania, które w tym momencie należy formułować i na których wyjaśnienie przyjdzie czas. Powiedzmy, że wyjaśnijmy to, że odpowiedzialny za służbę więziennictwa w rządzie jest minister Patryk Jaki. No i wiadomo, służba więziennictwa podlega Ministerstwu Sprawiedliwości, ale też służba więziennictwa to wyjaśniła. Na Twitterze napisano, że wywiad ze Stefanem W. został przeprowadzony, kiedy ten skończył odbywanie kary i że treść tego wywiadu została przekazana policji. Co więcej, policja została dokładnie poinformowana, kiedy Stefan W., o której porze wychodzi z zakładu karnego i że ta informacja miała być przekazana dwukrotnie i że to jest wszystko, co służba więziennictwa mogła w tej sprawie zrobić zgodnie z prawem, że nic więcej zrobić nie mogła, że absolutnie wypełniła swoje obowiązki. No widzimy w tym momencie rzeczywiście kolejne pytania, które się pojawiają, czy obecne przepisy, to jak one funkcjonują, czy zapewniają realizację celów, jakie powinny być postawione i czy rzeczywiście obecny system gwarantuje powstrzymanie przed takim działaniem osób, co do których zachodzą pewne wątpliwości, czy nie będą stanowiły zagrożenia. To są wszystko pytania dotyczące czy to odpowiedzialności policji, czy odpowiedzialności służby więziennictwa, które będą musiały być postawione i z pewnością trzeba będzie szukać na nie odpowiedzi. A widziała pani tę satyrę, którą wyemitowała telewizja publiczna tydzień temu, dotyczącą Jurka Owsiaka, Jerzego Owsiaka, Hanny Gronkiewicz-Waltz? Widziała pani te... Nie, tej satyry nie widziałam, czytałam o niej, ale widziałam poniedziałkowe wiadomości. I uważam, że jedyne, co powinno paść po tych wiadomościach, to powinno być
zdecydowane słowo przepraszam. To było absolutnie brutalne, niepotrzebne, nieuzasadnione przerwanie czasu żałoby. Czyli kto powinien przeprosić? Uważam, że absolutnie ze strony telewizji powinny paść słowa przepraszam prezesa. Jakkolwiek mam świadomość, że pojawiają się też nawoływania do ustąpienia pana Kurskiego, to jednak tego typu zmiany personalne postrzegam tylko jako swego rodzaju gest wyrażający pewną refleksję i zrozumienie, że niewłaściwe było postępowanie telewizji nadzorowanej przez pana Kurskiego, ale to będzie tylko i wyłącznie gest, bo jeżeli nie nastąpi po tym geście realna zmiana w sposobie prowadzenia i przygotowywania wiadomości, jeżeli wiadomości w dalszym ciągu będą pokazywały polaryzację, dzieliły Polaków i budowały taki nastrój dwóch obozów, to zmiana personalna nie przyniesie żadnej realnej zmiany, jeżeli chodzi o ograniczenie nienawiści. Prezydent spotkał się z przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, rozmawiał właśnie o jakości tego, co ukazuje się w mediach. Zobaczymy też, czy to przeniesie jakąkolwiek reakcję. Zastanawiam się, czy Rada Mediów Narodowych powinna zareagować. Nie wiem. Wczoraj też był bardzo poruszający apel żony Pawła Adamowicza w sprawie Jerzego Owsiaka, żeby nie rezygnował z bycia szefem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pani Adamowicz mówiła tak: Paweł został zamordowany podczas Światełka do Nieba. Proszę, żeby Jurek Owsiak kierował orkiestrą dalej. Obiecał przecież, że gra do końca świata i o jeden dzień dłużej. Czy pani zdaniem Jerzy Owsiak powinien posłuchać tego apelu? Zresztą to nie jest jedyny i pierwszy apel, bo wiele osób apeluje do Jerzego Owsiaka, że jednak powinien zweryfikować swoją decyzję i powrócić do szefowania w OŚP-u. Ja się podpisuję pod tymi słowami. Kiedy usłyszałam o decyzji Jerzego Owsiaka, to powiem szczerze, że moje serce pękło podwójnie. Z jednej strony tragiczne okoliczności, tragedia w Gdańsku i z drugiej strony jeszcze rezygnacja człowieka, który uczynił tyle dobra w Polsce i przecież jedyne, czym dysponował, to była ludzka dobra wola. To on zrobił więcej dobrego dla opieki zdrowotnej w Polsce niż wszyscy ministrowie, niż wszyscy, mam wrażenie, politycy przez ostatnie lata za swoimi budżetami ministerialnymi. Nie, no tak chyba do końca to też nie można człowiek, powiedzieć, bo jednak potężne pieniądze też szły z NFZ-u. Który generował olbrzymie pokłady dobra w Polakach. Ja nigdy nie znałam osobiście pana Jerzego Owsiaka, ale jego bezpośredniość jakby skłania mnie do tego, żeby przyłączyć się do tego apelu i powiedzieć, Jerzy, nie rezygnuj. Ja pamiętam, jak jako młoda dziewczyna jeszcze w podstawówce, te pierwsze finały w OŚP-u, pamiętam dosłownie łzy wzruszenia, kiedy widziałam ludzi, którzy zdejmowali swoje obrączki, oddawali cenne rzeczy w domu, żeby właśnie przyłączyć się do tego wielkiego festiwalu dobra, które udało się panu Owsiakowi stworzyć. Pytanie od słuchaczy. Czy sztuka teatralna Klątwa nawołuje do nienawiści, czy jest zaledwie satyrą mieszczącą się w granicach dobrego smaku? No to już było jakiś czas temu, ale przede wszystkim, pani redaktor, ja mam taką zasadę, że nie recenzuję sztuk, na których nie byłam. Ja nie byłam na Klątwie. Agnieszka pyta, czy sztuka była wystawiana i Międzynarodowa Nowoczesna broniła tej sztuki, mówiąc, że nie można cenzurować. A co z plastusiami? No właśnie tą satyrą, o której mówiłam pani, czy ją można cenzurować, czy nie? Media publiczne mają bardzo naprawdę dużą odpowiedzialność za kształtowanie klimatu debaty publicznej. Ja o Klątwie, tak jak powiedziałam, nie chciałabym się wypowiadać, bo nie recenzuję sztuk, których nie widziałam. Tego programu także nie widziałam, ale widzieliśmy jakby nieraz, jakie emocje były prezentowane w wiadomościach i były to emocje bardzo wysokie, raczej nie tonujące debaty publicznej, wręcz odwrotnie. Tak jak powiedziałam, no każde sięgnięcie po władzę wiąże się z pewną odpowiedzialnością i o tym trzeba bezwzględnie pamiętać.
A jak można w takim razie postawić tamę mowie nienawiści? Czy można to zrobić uchwałą? Bo pani była koleżanka, posłanka Scheuring-Wielgus przygotowała swego czasu taką, projekt takiej uchwały. Chciała ją ostatnio odmrozić, tak to nazwijmy, ponieważ ona trafiła do jednej z komisji, do Komisji Sprawiedliwości bodajże, i leżakowała tam od maja 2016 roku. Czy można to zadekretować uchwałą? Myślę, że do tego potrzeba przede wszystkim, tak jak powiedziałam, pewnej rozmowy i refleksji. I to jednak musi być w jakimś sensie rozłożone w czasie. Rzeczywiście takie szybkie reakcje polegające, no nie wiem, chociażby na decyzji prezydenta, tu o zwołaniu spotkania, tu o organizowaniu marszu, czy podejmowanie takiej uchwały. Ja bym wolała, żeby to było poprzedzone taką realną, rzeczową debatą, żeby naprawdę przyjrzeć się, jak wyglądało funkcjonowanie poszczególnych instytucji, czy one wypełniały swoje funkcje, ale myślę, że na to przyjdzie jeszcze czas. Myślę, że ten czas, w którym my teraz jesteśmy, to jest czas autentycznej żałoby. Widać to po emocjach i w Gdańsku, i w Warszawie, i w tak wielu innych miejscowościach w całej Polsce, że ludzie mają olbrzymie poczucie. Gdańsk nie jest jedynym miastem, które pokazuje tę solidarność z zmarłym prezydentem. To jest Płock, to są Siedlce, to jest naprawdę setki miejscowości w całej Polsce. To jest czas żałoby. Ludzie mają taką potrzebę solidaryzowania się w tym momencie i w ten sposób oddawania szacunku prezydentowi Adamowiczowi. Jestem pewna, że przyjdzie czas na to, żeby ten szacunek oddać także poprzez taką rzeczową debatę. PAP, czyli Polska Agencja Prasowa Nieoficjalnie, jest akt oskarżenia przeciwko organizatorom i uczestnikom obchodów urodzin Hitlera. Pojawił się akt oskarżenia, tak? Tak, to informuje Polska Agencja Prasowa Nieoficjalnie. To jest wiadomość z dzisiaj, jak rozumiem, tak? Czyli nie wiem, czy z dzisiaj, czy z wczoraj, ale ale z ostatnich dni. To jest dobra wiadomość. Ja właśnie obserwując jakby przez ostatnie miesiące i lata działalność prokuratury, widziałam rzeczywiście, że wiele z takich postępowań, które były kluczowe, była umarzanych. No jakby, tak jak powiedziałam, ja nie chciałabym, żeby... To, co panią szczególnie zbulwersowało? Takich postępowań było wiele. Było postępowanie dotyczące przecież chociażby Szubienic i tego transparentu, który był rozwinięty na stadionie Legii. Takim postępowaniem były postępowania dotyczące księdza Międlara, z których jedno prokuratura wycofała akt oskarżenia, mówiąc, że zostanie on poszerzony, jednak nigdy nie wrócił. Drugi z kolei to było postępowanie dotyczące antysemickich wypowiedzi księdza, które padały podczas mszy w Białymstoku. To postępowanie także zostało umorzone. Tych postępowań było wiele. Ja myślę, że jakby wielu polityków składało zawiadomienia z różnym rezultatem. Czyli teraz rozumiem, że dobrze się stało. Tak to pani Jeżeli, tak? Bo rozumiem, że to jest akt oskarżenia przeciwko organizatorom i uczestnikom tych urodzin Hitlera. To jest reakcja, której oczekiwałabym od prokuratury, żeby właśnie ta kampania takiego niereagowania zmieniła się w kampanię reagowania. Ja nie chciałabym, żeby w debacie publicznej, żeby w zachowaniach, bo to nie są tylko słowa, to także były symbole polegające na właśnie tych aktach zgonu, czy na szubienicach, ale także konkretne czyny, no, tak jak Marsz Niepodległości i te bezbronne kobiety, które zostały podczas niego poturbowane. Żeby każdy z tych trzech obszarów aktywności, słowo, symbol i czyn, spotykały się z mocną reakcją ze strony prokuratury, która stoi na straży praworządności, powinna stać na straży praworządności Rzeczpospolitej. I jest pani tutaj optymistką? Ja nie mam wątpliwości, że to są wyzwania, które przed nami stoją i że to są trudne zadania, ale zawsze uważam, że taki trud trzeba podjąć, że nie można w imię jakby trudności nas nie stać na ten komfort zaniechania, bo
cena za ten komfort zaniechania może być kolejna ofiara brutalnego morderstwa. Więc nas nie stać na komfort zaniechania. My ten wysiłek znalezienia rozwiązań będziemy musieli podjąć. Co to znaczy komfort zaniechania? Co pani konkretnie ma na myśli? No właśnie nie podejmowania w tym momencie trudnej dyskusji, czy źle pojęty symetryzm takiej winy i odpowiedzialności. Uważam, że właśnie, aby oddać szacunek Pawłowi Adamowiczowi, należy tą trudną rozmowę podjąć. Ja wiem, że ona nie będzie łatwa. Wiem, że będzie wiązała się z wieloma emocjami, ale musi być ona przeprowadzona w szacunku, bez nienawiści. To musi być zmiana pewnego sposobu także myślenia, potem konkretne działania. I tak jak powiedziałam, jeżeli się sięga po władzę, to zwiąże się z tym odpowiedzialność i oprócz gestów żałoby, smutku ze strony partii rządzącej, ja w tym momencie oczekuję pierwszego kroku prowadzącego do zmiany, do ograniczenia tej nienawiści ze strony partii rządzącej. Ale chyba opozycja, znaczy wszyscy powinniśmy się uderzyć w piersi i wszyscy myślę, że należy najpierw zacząć od siebie. Jest to niewątpliwie dobry, że tak powiem, drobny prognostyk, ale jeszcze raz powiem, jeżeli sięga się po pełnię władzy, to z tym się wiąże pełnia odpowiedzialności i jeżeli ma się możliwość podejmowania działań poprzez prokuraturę, media publiczne, poprzez ministerstwa, którymi się dysponuje, to w tym momencie oczekiwałabym tego pierwszego kroku ze strony partii rządzącej. Kamila Gasiuk-Pihowicz, wiceprzewodnicząca klubu Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, tak to się nazywa, POKO, chociaż niektórzy byli złośliwi, inaczej to nazywali, ale nie będę dzisiaj złośliwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję.